Pobłogosław Władyko. Błogosławione Królestwo Ojca i Syna i Świętego Ducha, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W pokoju do Pana módlmy się. O pokój z wysokości i zbawienie dusz naszych, do Pana módlmy się. Panie, zmiłuj się. O pokój całego świata, stałość świętych Bożych Kościołów i zjednoczenie wszystkich, do Pana módlmy się. Za tę świątynię i za tych, którzy z wiarą, pobożnością i bojaźnią Bożą wchodzą do niej, do Pana módlmy się. Za wielce błogosławionego metropolitę naszego Sawę, za czcigodnych kapłanów, Chrystusie diakonów, za cały stan duchowny i lud, do Pana módlmy się. O zachowanie w opiece Bożej naszej Ojczyzny, za jej zwierzchnie władzy i wojsko, do Pana módlmy się. Za to miasto, za wszystkie miasta i krainy, i za wszystkich wiernych żyjących w nich, do Pana módlmy się. O sprzyjającą pogodę, obfitość plonów ziemi i czasy spokojne, do Pana módlmy się. Za żeglujących, podróżujących, chorych, cierpiących, uwięzionych oraz o ich wybawienie, do Pana módlmy się. O wybawienie nas od wszelkiego utrapienia, gniewu i niebezpieczeństwa, do Pana módlmy się. Wspomóż, zbaw, zmiłuj się i ochroń nas, Boże, łaską Twoją. Najświętszą, przeczystą, błogosławioną, pełną chwały Władczyni naszą, Bogu Rodzicę i zawsze Dziewicę Marię, ze wszystkimi świętymi wspomniawszy sami siebie, wszyscy siebie nawzajem i całe życie nasze Chrystusowi Bogu oddajmy. Albowiem Tobie przynależy wszelka chwała, cześć i pokłon Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieków. Jeszcze i jeszcze w pokoju do Pana módlmy się. Panie, zmiłuj się. Wspomóż, zbaw, zmiłuj się i ochroń nas, Boże, łaską Twoją. Panie, zmiłuj się. Najświętszą, przeczystą, błogosławioną, pełną chwały Władczyni naszą, Bogu Rodzicę i zawsze Dziewicę Marię, ze wszystkimi świętymi wspomniawszy sami siebie, wszyscy siebie nawzajem i całe życie nasze Chrystusowi Bogu oddajmy. Albowiem Twoje jest panowanie, Twoje jest królestwo i moc i chwała Ojca i Syna i Świętego Ducha, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała duszą.
Jeszcze i jeszcze w pokoju do Pana módlmy się. Panie, zmiłuj się. Wspomóż, zbaw, zmiłuj się i ochroń nas, Boże, łaską Twoją. Panie, zmiłuj się. Najświętszą, przeczystą, błogosławioną, pełną chwały, władczyni naszą, Bogu Rodzicę i zawsze Dziewicę Marię, ze wszystkimi świętymi wspomniawszy, sami siebie, wszyscy siebie nawzajem i całe życie nasze Chrystusowi Bogu oddajmy. Albowiem jesteś Bogiem dobrym i miłującym człowieka i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Nami
uczynkowam z mego powodu. Oto mądrość, stańmy prosto. Przyjdźcie, pokłońmy się i przypadnijmy do Chrystusa. Zbaw nas, Synu Boży, zmartwychwstały, śpiewający Ci. Do Pana módlmy się. Panie, zmiłuj się. Albowiem święty jesteś, Boże nasz, i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze. Panie, zbaw pobożnych. Panie, zbaw pobożnych. I wysłuchaj nas. Wieki wieków. Amen. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
Bądźmy uważni. Pokój wszystkim. I duchowi Twemu. Oto mądrość. Prokimenon, ton szósty, zbaw, Panie, lud Twój i pobłogosław dziedzictwo Twoje. Zbaw, Panie, lud Twój i pobłogosław dziedzictwo Twoje. Do Ciebie, Panie, zawołam, Boże mój, usłysz mnie. Zbaw, Panie, lud Twój i pobłogosław dziedzictwo Twoje. Zbaw, Panie, lud Twój i pobłogosław dziedzictwo Twoje. Oto mądrość. Czytanie z listu świętego apostoła Pawła do Efezjan. Bądźmy uważni. Bracia, Bóg jest przebogaty w swoim miłosierdziu, o Jego wielka miłość, którą nas umiłował, sprawiła, iż właśnie wtedy, gdy byliśmy umarli z powodu naszych występków, przywrócił nas razem z Chrystusem do życia. Dzięki łasce Bożej zostaliśmy ocaleni. Razem z Nim również wskrzesił nas i pozwolił współzasiadać na wyżynach niebieskich nam, stanowiącym jedno z Chrystusem Jezusem. Wszystko zaś to uczynił, aby okazać po wszystkie czasy bezmiar swej łaski udzielonej nam w Jezusie Chrystusie. Jesteście bowiem zbawieni mocą łaski przez wiarę, tak więc jest to dar Boży, a nie wasze dzieło. Nie zawdzięczacie go własnym wysiłkom i dlatego nikt z was nie może się nim chlubić. Jesteśmy bowiem dziełem Bożym, to Bóg w Chrystusie Jezusie stworzył nas, byśmy pełnili dobre uczynki, przygotowane zresztą u Boga od dawna do spełnienia przez nas. Alleluja! Błogosław Władyku, głosiciele Ewangelii, według świętego apostoła Ewangelisty Łukasza. Dla modlitw świętego, sławnego i chwalebnego apostoła i Ewangelisty Łukasza, niech Pan da Tobie, słowo głoszącemu, moc wielką ku wypełnieniu Ewangelii umiłowanego swego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Oto mądrość, stańmy prosto, wysłuchajmy świętej Ewangelii, pokój wszystkim. I duchowi Twemu. Czytanie świętej Ewangelii według Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Bądźmy uważni. Powiedział Pan taką przypowieść. Pewnemu bogatemu człowiekowi obrodziło pole i rozmyślał sobie mówiąc, co mam robić. Albowiem nie mam gdzie zebrać moich plonów i rzekł, zrobię tak, rozbiorę moje spichlerze i zbuduję większe, i zbiorę tam całe zboże i dobra moje. I powiem duszy mej, duszo, masz wiele dóbr odłożonych na wiele lat. Wypoczywaj, jedz, pij, raduj się. Ale rzekł do niego Bóg, głupcze, tej nocy zażądają od ciebie duszy twej. A to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak jest z tym, który skarby sobie gromadzi, a nie dla Boga się bogaci. Chwała Tobie, Panie, pokój Tobie głoszącemu Ewangelię. W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Apostoł Paweł poucza nas, że jesteśmy zbawieni przez łaskę, dzięki naszej wierze.
ale równocześnie mówi, że jesteśmy stworzeni dla czynienia dobrych uczynków. Dobre uczynki są bowiem wyrazem wiary i dlatego winniśmy je czynić w stosunku do naszych bliźnich bez względu na to, kim ci bliźni są, skąd pochodzą, jaką wyznają wiarę, ponieważ Pan Jezus w przypowieści o dobrym Samarytaninie powiedział wyraźnie, że naszym bliźnim jest każdy człowiek. Bóg okazuje nam ogromne bogactwo swojej łaski. I obrazem tej łaski w dzisiejszej Ewangelii jest właśnie niezwykły urodzaj. Pewien człowiek doznał w swoim życiu tak wielkiego urodzaju, że aż wydał mu się ten urodzaj nieprawdopodobnym. Zastanawiał się, co ma robić i powiedział, że zbuduje nowe spichlerze, większe od tych, które posiada. Całe zboże, wszystkie swoje dobra umieści w tych spichlerzach i powiem wreszcie sobie, masz wiele dóbr na długie lata, wypoczywaj, baw się, raduj. W tych słowach bohatera dzisiejszej przypowieści nie znajdujemy żadnej wzmianki na temat bliźnich, na temat tych, z którymi mógłby się podzielić bogactwem, które jest darem od Boga. On uznał, że wreszcie może odpoczywać, jeść, pić i bawić się. Tak, jak gdyby był panem swojego losu. Ale do niego właśnie mówi Bóg, głupcze, jeszcze tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy. Nie jesteśmy panami swojego życia. Nasze życie zależy od naszego Stwórcy. Ten człowiek, który nagle stał się tak bogatym, zapomniał właśnie o tym, że jesteśmy po pierwsze stworzeni dla dobrych uczynków, a nie tylko dla zabawy, jedzenia i picia. A po drugie zapomniał też o tym, że żaden człowiek nie jest panem swojego losu i ostatecznie to Bóg wyznacza granice naszego życia. I możemy postawić wcale nie retoryczne, lecz konkretne pytanie. Cóż osiągnął ten człowiek, który zdobył tak ogromne bogactwo, zresztą bez specjalnego swojego trudu, ponieważ, jak mówi Biblia, pojawił się ogromny urodzaj, obrodziło jego pole. Cóż on zyskał, skoro musiał to wszystko zostawić? Zapominając o tym, że winien dzielić się z innym człowiekiem, zapomniał także o tym, że nie może decydować o tym, co z nim samym się stanie. Pan Jezus, kończąc tę przypowieść, mówi do nas, że tak będzie z każdym, który gromadzi sobie skarby dla siebie, a nie dla Boga się bogaci. Cóż znaczy bogacić się w Bogu? Bogacić się w Bogu to znaczy zdobywać łaskę Ducha Świętego. I to jest autentyczny cel życia każdego chrześcijanina, żeby zdobywać łaskę Bożą, zdobywać Ducha Świętego, wzrastać w Bogu. Tak jak święty Jan Chrzciciel powiedział, widząc przychodzącego Chrystusa, to ja będę się umniejszał, a On powinien wzrastać. W każdym chrześcijaninie powinien wzrastać Bóg, obecność Boża w nas, która przejawia się właśnie poprzez naszą wiarę w to, że nie stajemy się egoistycznymi ludźmi, ale stajemy się dla naszych bliźnich także bliźnimi. Nie stajemy się ich wrogami, stajemy się ich przyjaciółmi. Pan Jezus nazwał podczas ostatniej wieczerzy swoich uczniów i apostołów przyjaciółmi. Powiedział wyraźnie, już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazywam was przyjaciółmi, bo objawiłem wam tajemnice Królestwa. Jedną z tych właśnie tajemnic Królestwa jest to, że winniśmy gromadzić skarby dla siebie w Bogu, a nie w tym świecie. Przemija postać tego świata, w jej miejsce przychodzi Królestwo Boże, którego winniśmy stać się dziedzicami, a to Królestwo dla nas powinno zacząć się już tu i teraz w Najświętszej Eucharystii, kontynuować się w naszym życiu doczesnym i zaowocować wiecznością w naszym Zbawicielu, Jezusie Chrystusie. Amen.
Wołajmy wszyscy z całej duszy i ze wszystkich myśli naszych, wołajmy. Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się. Panie Wszechmocny, Boże Ojców naszych, prosimy Cię, wysłuchaj i zmiłuj się. Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się. Zmiłuj się nad nami, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego. Prosimy Cię, wysłuchaj i zmiłuj się. Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się. Jeszcze módlmy się za wielce błogosławionego metropolitę naszego Sawę i za wszystkich w Chrystusie naszych braci. Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się. Jeszcze módlmy się o zachowanie w opiece Bożej naszej Ojczyzny, za jej zwierzchnię władzy i wojsko, abyśmy mogli prowadzić ciche i spokojne życie we wszelkiej pobożności i czystości. Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się. Jeszcze módlmy się za błogosławionych i za wszechgodnych pamięci świątobliwych patriarchów prawosławnych, za fundatorów tej świątyni Bożej i za wszystkich zmarłych prawosławnych ojców i braci naszych, którzy tutaj w różnych miejscach spoczywają. Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się. Jeszcze módlmy się do Pana Boga naszego, aby do końca usunął wszystkie spory, podziały, waśnie, wrogość i złość, darował narodowi ukraińskiemu spokój i otoczył go upragnionym pokojem. Wołajmy wszyscy: Panie, wysłuchaj i miłosiernie zmiłuj się. Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się. Jeszcze módlmy się za ofiarodawców i dobroczyńców tego świętego i czcigodnego przybytku Bożego, za pracujących, śpiewających i za tu obecny lud, oczekujący od Ciebie wielkiego i obfitego miłosierdzia. Panie, zmiłuj się, Panie, albowiem jesteś Bogiem miłosiernym, miłującym człowieka i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Oto mądrość. Albowiem pod panowaniem Twoim zawsze szczerzeni, Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
wielce błogosławionego Sawę, metropolitę warszawskiego i całej Polski. Niech wspomni Pan Bóg w królestwie swoim w każdym czasie, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Przez Boga chronioną ojczyznę naszą i zwierzchnię władzy i wojsko miłujące Chrystusa, niechaj Pan Bóg wspomni w królestwie swoim w każdym czasie, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Was i wszystkich prawosławnych chrześcijan niech wspomni Pan Bóg w królestwie swoim w każdym czasie, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Pokój wszystkim. I duchowi Twemu. Umiłujmy się wzajemnie, abyśmy jednomyślnie wyznali Ojca i Syna i Świętego Ducha, Trójcę współistotną i niepodzielną. Drzwi w mądrości uważajmy. Wierzę w jednego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, pogrzebanego i zmartwychwstałego w trzeci dzień według Pisma, który wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Ojca i znowu przychodzącego w chwale sądzi żywych i umarłych, którego królestwa nie będzie końca. I w Ducha Świętego Pana Ożywiciela, który od Ojca pochodzi, oddawany jest pokłon i chwała, który mówił przez proroków. Jeden święty, powszechny, apostolski Kościół wyznaje jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Oczekuje zmartwychwstania umarłych i życia przyszłego wieku. Stańmy dobrze, stańmy z bojaźnią, bądźmy uważni, abyśmy świętego podniesienia w pokoju dokonali. Miłosierdzie, pokoju, ofiarę chwały. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga i Ojca i wspólnota Świętego Ducha
niech będą z wami wszystkimi. Na górę znieśmy serca. Mamy je ku Panu. Dzięki składajmy Panu. Godne to i sprawiedliwe, kłania się Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, Trójce współistotnej i niepodzielnej. Zwycięską pieśń śpiewając, wołając, wzywając i głosząc. Święty, święty, święty Pan zastępów, pełne jest niebo i ziemia, chwały Twojej, osanna na wysokościach, błogosławiony, który szczególnie za najświętszą, przeczystą, błogosławioną, pełną chwały Władczynię naszą, Bogu Rodzicę i zawsze Dziewicę Marię. Najpierw wspomnij, Panie, wielce błogosławionego metropolitę naszego Sawę, któremu pozwól, aby w świętym Twoim Kościele, w pokoju, bezpieczeństwie, czci, zdrowiu i przez długie lata głosił w sposób prawy słowo Twojej prawdy. I daj nam jednymi ustami, jednym sercem sławić i opiewać najczcigodniejsze i najwspanialsze imię Twoje, Ojca i Syna i Świętego Ducha, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Miłosierdzie wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami wszystkimi. Wszystkich świętych wspomniawszy, jeszcze i jeszcze w pokoju do Pana módlmy się. Panie, zmiłuj się. Za przyniesione i poświęcone najczcigodniejsze dary do Pana módlmy się. Panie, zmiłuj się. Aby będący przyjacielem człowieka Bóg nasz przyjął je na swój święty, nadniebiański, duchowy ołtarz jako miłą wolność duchową,
oraz zesłał nam w zamian Bożą łaskę i dar Świętego Ducha. Módlmy się. Panie, zmiłuj się. O wybawienie nas od wszelkiego utrapienia, gniewu i niebezpieczeństwa. Do Pana módlmy się. Wspomóż, zbaw, zmiłuj się i ochroń nas, Boże, łaską Twoją. Oto, aby cały ten dzień był doskonały, święty, spokojny i bezgrzeszny, Pana prośmy. Anioła pokoju, wiernego przewodnika, stróża dusz i ciał naszych, Pana prośmy. O przebaczenie, odpuszczenie grzechów i przewinień naszych, Pana prośmy. O to, co dobre i pożyteczne dla dusz naszych i o pokój dla świata, Pana prośmy. O dokonanie reszty życia naszego w pokoju i pokucie, Pana prośmy. Chrześcijańskie zakończenie życia naszego bezbolesne, bez zawstydzenia, spokojne i o dobre usprawiedliwienie na budzącym bojaźnie sądzie Chrystusa prośmy. Uprosiwszy zjednoczenie w wierze i udział we wspólnocie Świętego Ducha, sami siebie, wszyscy siebie nawzajem i całe życie nasze Chrystusowi Bogu oddajmy. Czyń nas godnymi, Władco, abyśmy ze śmiałością i wolni od osądzenia mieli odwagę wzywać Ciebie nad niebieskiego Boga Ojca i mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas w pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała Ojca i Syna i Świętego Ducha, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pokój wszystkim. I duchowi Twemu. Głowy wasze skłońcie przed Panem. Przez łaskę, miłosierdzie i miłość do człowieka, jednorodzonego Twego Syna, z którym jesteś błogosławiony, z najświętszym i dobrym i życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Bądźmy uważni. Święte świętym, jeden święty, jeden Pan, Jezus Chrystus, na chwałę Boga Ojca. Amen. Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokości. Chwała Tobie, Chryste Boże, nadziejo nasza, chwała Tobie. Chwała Ojcu i Synowi, Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się. Błogosław.
zmartwychwstały Chrystus, prawdziwy nasz Bóg, dla modlitw przeczystej swojej Matki, świętych, chwalebnych apostołów, świętego Ojca naszego Jana Chryzostoma, arcybiskupa Konstantynopola, świętego Ojca naszego archimandryty Grzegorza, świętych Grzegorza Dekapolity, Prokla, arcybiskupa Konstantynopola i męczenników Eustachego Wespazjana, których pamięć dzisiaj obchodzimy, i wszystkich swoich świętych, zmiłuje się nad nami i zbawi nas, bo jest dobrym i przyjacielem człowieka.